Siemankowidowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj taki odcinek w sumie ani to podczasowe poczynania, ani to po prostu taki luźny pogadankowy. Także jeżeli kto komuś się nie chce słuchać mojego pitolenia, to może od razu wyłączyć. Ale o czym dzisiaj? W sumie, o wszystkim i o niczym. <noise> Czyli. Po pierwsze, główny temat odcinka. Dla twórców. W końcu jakiś update, który jest fajny, który nie prowadza jakiejś głupoty do gry, której nie chce się nikomu robić. W końcu coś porządnego. Co mam na myśli przez to? Zadania dzienne i tygodniowe. Boże, ale to jest piękne. No okej, okay, wyzwania tygodniowe są takie. Dają fajne bonusy i tak dalej, ale to jest jednak takie. Ale i tak spoko. W sensie to mam na myśli co uwielbiam. Yy, yy, yy. Najpierw musimy sobie w nie wejść. Może zacznijmy od dziel dziennych najlepsze co stawili. Proste zadania, które są tanie w skipowaniu, bo 8 imperiałów za skipa. Yy. Właśnie dostałem subskrypcję od kogoś. Jak coś to nie jesteśmy na live. No, ale dostałem suba, także dzięki. Yy. Jakie zadania? Wytłóż wielka flasza siły. Oko, nie chce mi się robić? To sobie skipnę. Pokonaj bosze ze ścieżki przygody w Zonie Tumorter, czyli na przykład normal jaska. Znajdź skrzynię skarbu w skrajnie stok. Idę na stok, szukam, znajduję, podnoszę wszystko. 21 tysięcy złota podnoszę. Zrobię wszystko, mam psycho, mam doświadczenie i mam złoto. Mam wszystko, czego potrzebuję. Im dłużej to robimy, czyli każdego następnego dnia zwiększają nam się nagrody, czyli pierwszego dnia mamy plus 0%. Już miałem plus 10, ale wczoraj mnie nie było w ogóle w domu, także nie zrobiłem. Ale to nie szkodzi. Im dłużej robicie, tym więcej macie nagród, aż do plus 50%. I jeszcze te nagrody się sumują z poziomem, czyli jeżeli mam 122, to mam takie nagrody. Gdybym miał 130, to tu miałbym na przykład 170, czy tam nie wiem. 200K złota i nie 371 koła, ekspo, tylko 420 koła na przykład, nie? I doświadczenie nie, nie tyle, tylko w sensie psycho doświadczenie nie tyle, tylko na przykład 5000. I oczywiście to psycho y, sumuje się z bonusem psycho, jaki mamy tutaj. I też z bonusem psycho, jaki mamy na drifach, nie? No bo mamy 3 drify, no to mamy plus tam ileś procent, już nie pamiętam, nie chcę kłamać, ale plus ileś procenta mamy, i końcowo za zamiast tych 3,7 tysiąca dostaje 6 tysięcy. No to nie jest aż tak mało, nie? I co to wprowadza? Różnorodność, Różnokurodność. W końcu nie trzeba całe dnie. Warmić jednej insty, bo tylko ona się opłaca. Tylko masz coś takiego, że a zrobię sobie, bo się fajnie to robi, i tak dalej. Widzę jakiś progres, te paski się napełniają, a o to chodzi w grach MMORPG, żeby pasek napełnić. Nieważne czy to złoto kasa, czy exp drifa, czy cokolwiek, ty chcesz napełnić ten pasek, nieważne co on miałby oznaczać. No i w końcu to jest coś takiego fajnego, robisz szybko. Łatwo, nie chcesz tego robić, to sobie skipujesz, robisz coś innego, co zrobisz jeszcze szybciej i tak dalej. I to są proste misje, obroń się przed atankami. Wchodzisz w walkę, stajesz 5-5-2, przeciwnik cię atakuje, 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 wychodzisz z walki albo zabijasz przeciwnika. Gotowa misja. Wszystko. 53 tysiące złota zarobiłeś, 1 na 4 masz gotowe, jak zrobisz pozostałą czwórkę dostajesz 159 tysięcy golda. 159 tysięcy, no tak. Yy, na to na górę, nie? Do tego. Do tego expi Psycho. Żyć nie umierać. Drugie co wprowadzili, to też fajne, no to te wyzwanie tygodniowe. Jak odblokujesz tą skrzynkę i tą skrzynkę, z tego co zrozumiałem, to możecie mnie poprawić w komentarzach, nie? Ale chyba za dwie skrzynki masz jakieś nagrody unikalne. Jeszcze nie wiem co to jest, bo nie, tego nie zrobiłem. W poprzednim tygodniu zdobyłem tylko z 20 coś kluczy. Też nie miałem czasu i wątpię, żebym zawsze dobijał do 100 kluczy, ale na pewno będę sobie za każdym razem tą pierwszą skrzynkę odblokowywał. Co do drugiej nie wiem. I czemu nie wiem? W międzyczasie drugi temat. Ostatnio nie chce mi się grać. Po prostu. Nie, nie że w Brookena, tylko ogólnie nie chce mi się grać. Mało gram, mało siedzę przed kompem. Po prostu, nie? Może mi się odwróci, nie wiem. Tyle. Miałem by było tyle z tematu, nie? Po prostu sprawia mi to mniej frajdy niż wcześniej i mam też inne rzeczy na głowie. Tak po prostu wyszło. Oczywiście dalej będę nagrywać i od czasu do czasu coś tam na YouTuba się pokaże, ale no nie z taką intensywnością jak pół roku temu na przykład, nie? I jakie są misje? Różnego typu. I odnawiałem się co 10 minut, no i co 10, co 15, sorry. 10 powiedziałem, bo to jest no właśnie na tej marze 10 minut. Uważam to, że jest super, ale też uważam, że te nagrody są jakieś takie hmm. są mogliby coś pokombinować, jeżeli chodzi o ilość kluczy, bo niektóre misje są naprawdę przewalone. To jest na przykład pokonaj przeciwnika na 85 easy, ale jest na przykład misja pokonaj chyba 40 przeciwników i musisz być w grupie pięciu osób, nie? No to taka misja jest taka, wiesz, że nie zrobi się ani sam i musisz zebrać team i później tym teamem musisz coś bić, a tamten chce być coś innego i coś tam, wiecie, to jest takie hmm. Ale takie coś jest spoko, bo po prostu wchodzę i idę sobie na lalki, na... w sensie na larkarzy, na lempo, na jakieś koty górskie, na łatwą miaskę, te jeszcze te... Te ptaki, tam się ptaszory, czy jak one się nazywają, to one też się zaliczają, nie? Bo mają 90 na Izjasce. Ogólnie niektóre misje są straszne, ale większość jest super. To na przykład jest takie, muszę pokonać minimum dwóch przeciwników w jednej rundzie. No to to też jest praktycznie, że potrzebuję do tego team. Chyba, że pójdę na Izjaskę i będę mieć szczęście, że mi polusuje kryty, nie? I zabije te ptaszory czy coś w jednej rundzie, no to mi zaliczy dwóch przeciwników, dwóch przeciwników i tam co inste dwóch. Chyba, że w tej ostatniej walce dam radę, no to zaliczę nawet trzech, mimo że te dwa sukuby nie mają 85 poziomu. Także coś tam nie działa. Ale wiecie o co chodzi, nie? Że większość tych misji jest, jesteś w stanie zrobić solo. A to, to jest chyba najgorsza misja, jaka jest. Żeby obrażenia bierne nabić. Bo wchodzisz do walki, dajesz podpałę i liczysz, że cię przeciwnik nie zabije. Czekasz aż podpała zrobi damage, żeby wrzucić kolejną, żeby zrobiła damage, wrzucić kolejną. I tak w 30 minut się pierniczysz z jednym kluczem, nie? Znaczy, może nie 30, 20. Także tutaj mogliby coś pozmieniać, bo niektóre z tych misji są na serio takie. Jeden klucz za milion golda. No to tak jakby mi. To mogło tam by być po prostu napisane Ubi 10 komandorów, nie? Coś takiego. Nie? No tak nie wiem. Uważam, że niektóre nagrody nie są adekwatne do tego, ile faktycznie trzeba czasu na nie spędzić w porównaniu do innych misji, które oczywiście potrzebują o wiele mniej czasu. Na przykład obrażenia od ognistej tarczy. No wchodzę na. nie wiem, lalkarza kotka gór... najlepiej na lalkarza, bo on ma najmniejsze rysy na ogień. Wchodzę na niego daję sobie ognistą tarczę 055. Bum 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 uderzy we mnie trzy razy dostanie sześć koła damage'a i misja zaliczona bo misja jest od czterech do 6 czy coś takiego Tysięcy damage'a do zrobienia Także to by było na tyle z misji, oczy... znaczy na tyle z misji No mamy takie że po prostu trzeba bić, mamy takie że no niby takie że zdobądź presta, zdobądź złoto Tutaj jest akurat też z pokonaniem przeciwników także chyba nie ma, nie wiem czy one mają jakieś nazwy a, ogólne związane z profesją i po prostu z distancami bossów, tak się nazywają. Czyli to są to są profesyjne, to są bossowe, to są ogólne. No i tak. Każdy poniedziałek koszłaty się resetują. Jak dla mnie to jest super update, ale można by tam trochę tam pozmieniać trochę nagrody, może tam. Nawet jeżeli nie chcą, żeby tak szybko ludzie nabijali, no to te łatwiejsze misje tak trochę utrudnić, że więcej, żeby trzeba było zrobić, ale za to te trudniejsze misje mogliby trochę obniżyć albo przynajmniej zwiększyć na nie nagrodę za to podpalenie, żeby na przykład były dwa klucze i tyle, taka dygresja. Poza tym druga najlepsza rzecz, jaka weszła. O Boże, ale to jest piękne, że to weszło zmieniona Insta jaski. Przecież to jest, to jest taki game changer, że mi brakuje słów normalnie. Wychodzisz z insty z jaski i się respisz pod instą. Pod instą, nie musisz zapierniczać pół minuty z garnizonu po każdej jasce. Przecież to było to, co niszczyło tą instę, bo ludzie tak chodzili, mówię A, se pójdę parę jasek. Wychodzę, jestem w garnizonie. No, nie chcę mi się tam zapierniczać, to już mówię, dobra, idę na podwójkę, czy tam idę sobie na geo, na wieżę, na cokolwiek innego, bo nikomu nie chcę się tam zapierniczać. A teraz respiście od razu pod INSTO. Poza tym, już nie masz 600, coś tam, czy 700, około psycho za jednego, za jedną miastkę, tylko 963 chyba ja dostaję za jedną miaskę. Jeżeli jestem z kolegą, to zamiast 6 minut robię wy 3 minuty i pół. I dostaje 700 psycho, czyli nawet się opłaca robić we dwójkę, bo nie ma aż tyle mniej psycho, ale za to jest yy... insta dwa razy krócej. Nie trzeba daleko biec, od razu pod jaską masz zielone, czyli jak ci się skończy buff, jeżeli latasz na buffie, to możesz szybko buffać z gili i wracasz na instę dalej bić. No jest to genialne po prostu genialne, niby taka prosta rzecz, że ludzie o nią prosili już od bardzo dawna, żeby się pod jasko można było respić, a nie cię wywala do garnizonu z jakiegoś dziwnego nieznajomego powodu. Czyli więcej psycho. Respisz się pod instom. Do tego wypadają z jaski teraz białe itemy, czyli masz jakieś tam złoto. Niektórzy powiedzą, że to minus, no bo za śmieceku. I drify bakalarskie spadają ci z grupek. Rzadko, ale spadają. No przecież Jaska to jest teraz Taki game changer Zobaczcie to Ile tutaj osób siedzi Od razu pod instą Teraz już nikt nie farmi V2, teraz każdy farmi Jaskę Farmijcie Jaskę póki ją znerpią, bo znerpią ją na 100% Bo widzą co się stało nie A jak nie znerpią no to są, mnie, wiecie Wiecie co są mnie No y tak poza tym, jak już jesteśmy podczas pogadanki, no to się pochwalę tym, że na postaci nie ma progresu w ogóle. <laughs> jak wygląda moje ek mój ekwipunek? Może tak. No póki co daję wszystko wiedzę, ale się zastanawiałem, czy już nie mam trochę za dużo tej wiedzy, chociaż to jest w dwóch przysięgach, zazwyczaj latam w, jednym, w jednej Eribie, to wam pokażę, możecie mi w komentarzach napisać, co sądzicie. Coś tam się podobno też ze złotem zmieniło, że wcześniej chyba jaska nie dawała złota, a teraz daje. Ale też tego nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Ja e, się zastanawiałem, że zbiję te 64 punkty z mocy i z... nie wiem, właśnie czy trochę z HP zbiję, czy sobie zostawić. Widać to e, nie z wiedzy. Z... <gryw> zbiję 64 punkty wiedzy podstawowej i dam sobie w moc, żeby mieć te 700 równe. Albo więcej właśnie jak będę mieć tą. Przysięgę drugą założoną. I żeby mieć więcej w mod żeby tam na przykład na jednego kryta ściągać, ściągać ptaszory. Bo ja skrytuję je po 7700. To one chyba mają 8500 HP czy coś. Także 64 punkty powinny załatwić chyba sprawę, jeżeli chodzi o damage. Także taką rozkminę miałem. Czy tu nie robić jakiegoś resetu? Ale póki co się jeszcze na to nie, 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 nie. nastawiłem. No i tak, co się zmieniło w ekwipunku? W Equipunku się w sumie nic nie zmieniło. Drifty dalej nie wyekspione. Tutaj ostatnio podbiłem po 17 koła, psycho więcej. Jak właśnie był ten update, to byłem tak zajarany, że cały czas coś chodziłem, bo, bo się po prostu opłacało. No i psycho samo wpadło, nie? Ale tak jak mówiłem, ostatnio mało gram i tak dalej, także nie ma zbytnio progresu. Jeżeli chodzi o ulepszenia, no to nic ulepszone nie jest. Objęcia sobie walnąłem plus 1, bo akurat miałem flaszkę. Coś tam walnąłem plus 3, nie pamiętam co. Te ariarchy zostały wal, walnięte plus 3 przeze mnie. Eriwa władców dalej jest na 0, przysięgi dalej są na plus 3, szpony nie nieulepszane, szpony samejki 3b 50%, takie udało mi się wyhaczyć. Tak, Magni Holm siedzi, dużo ludzi mi mówiło, że głupota, że go założyłem. Wywalony mam, gram tak rzadko, a że nie szkoda mi, a 7,5% Holma to zawsze coś. Dwa razy mi to już uratowało dupę, także myślę, że się inwestycja opłaciła. No i co? No i tak się prezentuje póki co mój jak Tutaj macie mody z ribą podkryta. 22,62% obrażeń 25,17 nakryta, 20,9% na podwójne. No i resztę widzicie, jakieś tam redukcje kryta, redukcje obrażeń, redukcje many zużycie mamy redukcja znaczy redukcja odporność na trafienie krytyczne obrona przeciwurokom szansa na oczarowanie mod trafień dystasowych 25% 25% akurat kiedy mam eribę bo tutaj mam jeszcze linga i tutaj mam jeszcze dura i nawet jeszcze alorna czyli teoretycznie gdybym zabrał tą eribę to mam 10,5% alorna 30,4% trafień i podwójne losowanie trafienia 16%. Także tak to się prezentuje. Wiem, nie, nie w ekspioneku. Nie mam czasu. Po prostu. Nie mam czasu, nie chce mi się. ITP ITD. Później sobie pójdę na jakiegoś pojedynczego drauga, bo też mam do misji. Już tak powiedziałem, bo pewnie widzieliście, że mam rzeczy na drauga wyku. Jak wyglądają moje osiągnięcia? W ten sposób. Dużo się nie pozmieniało. sobie możecie podejrzeć. Już bardzo dużo rzeczy mam na złoto. Myślę, że tą ropuszkę na dniach sobie podciągnę do złota to po prostu żeby było. Tutaj jeszcze prawie mam złoto na geomorfie, także 15 sztuk musiałbym jeszcze ubić. Konstrukt też niedługo złoto, tylko jeszcze to. 44. Świrek jest na top 10 konstruktów, ma 868. Macie, panie, on z mojej gili. Dobra. Na no Regisów chodzę mało, jak sami widzicie. Rzadko, bardzo często pomijam, też muszę pójść sobie na akwę. I w rawuli mam na złoto 910, też niedużo. Mam znajomych po parę tysięcy, mają. Traugul 16 sztuk tylko. Losków mało. No wiecie, jak ja nie lubię za bardzo te insty. 59 tak, też bardzo mało. Jeden Admiroł, jeden Lugus, jeden Morana. Jeden. Morana. Jedna Morana. No sami wiecie. Ja tam się za bardzo nie zapuszczam w tamte rejony. No i co? To by chyba było na tyle już nic nie miałem. Dobrać. A nie. Miałem. Dużo osób pytało się w komentarzach. Okaż droida, jakie masz drify? Jakie masz Macie tego droida. Droid, droid. Rock and prezentuje się tak. To są staty. Tutaj macie mody. Zużycie many 12, mod fizycznych 10, z setu 33, moda obrażeń magicznych 1,5% szansy na zredukowanie obrażeń, szansa na podwójny atak 3%, setu modyfikator trafień mentalnych 24%, odporność na trafienie krytyczne 3,45%, 3, 3, redukcja obrażeń 6,9%, szansa na unik, 17%, szanowanie odporności na urok 24%, regeneracja many 3. Dlaczego tak? Bo nie chciałem więcej inwestować i po prostu tak zostało. Normalnie to bym tą. Ten mod trafień mentalnych chyba wywalił, bo. Nie widzę za, za bardzo, żeby działał. <grym> e, oczywiście alorny nie powinny być dwa słupy, tylko najlepiej cztery B i tak dalej, wsadzone tu, i to, i tamto. I mam tylko dwa. E, B faridy, a powinny być cztery. Nie. I tutaj mama bafa powinien być R czy wiecie. Teoretycznie mam jeden pasek na zamianę, żeby zamiast modów z tego setu, czyli obrażenia i regenerację many żeby mieć szansę na unik i szansę na podwójny. I to by mi zmieniło szansę na unik z 17 na, 25, na 22 to już uważam jest spoko. I szansę na podwójny zamiast 3% miałbym 6. No, ogólnie uważam, że w tym pasku się fajnie bije, bo mana po prostu nie schodzi, ale ten drugi byłby lepszy pod yy, faktycznie trudniejsze walki, w których miałbym problem ustać. Tylko, że nie mam problemu ustać, bo mam 2600 HP. Końcowo miałem tego druida ulepszać w Full Plus 8 i gwiazdkować na 3G. Tylko problem jest taki, że właśnie przestałem grać i przez to. Nie mam środku po prostu. Bo oczywiście mógłbym po prostu wziąć. A dobra, tyle i tyle mam na koncie. Wpłacić tam, nie wiem, sobie 50 tysięcy platy na przykład. Ulepszyć to na G3 i plus 8. Tylko po co? Jaki tak mało gram? Nie? Ale ogólnie to EQ się prezentuje tak, że gwiazda Telebagu jest na G3 i plus 8. A lakaje, 2 są na plus 6, ale G3 Q na 50 jest taki, jak kupiłem, nie ulepszałem. Tutaj jest na 2B na przykład, na 1B, na 2B, na 1B na 3 40 sety są na 2S odczas broja. i spodnie hekatomby są na 3S. Alta szponów jest po prostu taki, jaki jest. Szansa na zedukowanie obrażeń, taki mi się udało kupić, także taki jest po prostu. 1,5% Holma to niedużo. A jeżeli chodzi o orby, to wyglądają tak: szansa na przejęcie Many 10, szansa na łamanie Farida 10, większe obrażenia na zwykłych przeciwnikach, większe obrażenia na bossy, szansa na uniknięcie ciężko ranny, redukcja obrażeń od ataku obszarowego, redukcja obrażeń zwykłych przeciwników, redukcja obrażeń od czempionów i elit, dodatkowe doświadczenie, yy, redukcja rozładowania sprzętu i dodatkowe złoto. Czemu takie orby? bo takie kupiłem, nie inwestowałem w to bardzo, nie rozmyślałem za bardzo nad tym, no na przykład to z championów i elit mógłbym wywalić teoretycznie i tak dalej ten druid jest jaki jest, i tak jest kozakiem, bo walczę z innymi 50 levelami i nie mogą mnie zabić, chyba że to jakiś nie wiem właśnie budu albo barba czy tam mosie, który mnie na parcie jakoś potrafia i mi zdejmie całe HP w rundę, ale to też się zdarza rzadko. Mam go 2,6 koła. Mam 68,93 odporności na ogień. E procentowo, nie? E 58 na uro i to cały czas, nie? Bo tych pierścionków też nie ściągam. I w ogóle nic z tego nie ściągam, tu nic nie jest na zamianę. I co? Dlaczego tak ubrałem druida? Bo uznałem to super zabawne. Nie wiem czemu, że go nie trzeba ładować. Bo ja te Alakaje mam od 35 poziomu. I one mają jeszcze 9000 tysięcy ładunków, nie? One się rozładują, jak ja wbiję 75. One mają 75% naładowania. To jest przepiękne, one mają po prostu 13 tysięcy ładunków tak po prostu, nie? Dobra, ja już wam chyba nie będę przedłużać. Bo już nie ma też o czym za bardzo gadać, taka pogadanka, 23 minuty, zobaczymy kto sobie to, kto sobie to obejrzy. To. dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych materiałów, komentujcie, sub... Lola, komentujcie subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, do następnego, hejo!